Cześć, hej, czołem, witajcie, ja nazywam się Komodusik Paweł, witam i zapraszam was na 128 par drugiego sezonu serii Przygody z Margonem. Cześć i witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. W dzisiejszym filmie wykonamy sobie questa na 86 poziom. Dawno tak jakiegoś questa na moim kanale nie było, można powiedzieć, że 7 miesiąc mija od czasu, kiedy ostatni raz zrobiliśmy jakiegoś questa. Dlatego musimy to jak najszybciej nadrobić. Jak widzicie, wybijam sobie tutaj jeszcze RM, bo troszeczkę expiłem. Mam tutaj 77%, więc podejrzewam, że po wbiciu tego questa będziemy mieli 87 poziom. Powiem szczerze, że ten tak 90 poziom chcę strasznie sobie już wbić, bo troszeczkę z tym mieczem na 69 już się męczę, że tak powiem. Jest on fajny, tam do 80 poziomu, do 75, ale później jest on troszeczkę słaby, bo ma dość mało obrażeń, a robiliśmy na ostatnim filmie sobie tutaj ten mieczyk od ognia. Gdzieś go miałem już chyba do depozytu, włożyłem umiejętności, robiliśmy od ognia. I powiem szczerze, że te umiejętności od ognia trochę średnio się po prostu zdały w praktyce. Dobra, już się z tego RM-u może przeteleportuję, bo tutaj nie jest nas cel naszego filmu. Znaczy użyję kamienia teleportującego i po prostu udam się do Idhan. Tutaj taki piękny Idhan, tutaj widzicie jest ten zakon równowagi, z nim też będziemy musieli rozkminić. Bo on tutaj ma jakieś zadanie i wiecie co, tu chyba każdy trzeba po prostu po kolei robić. Ja może jakiegoś pewnego dnia po prostu pójdę i po prostu pozabijam te mrówki i od początku po prostu zacznę, bo z nimi jest tak, że musicie, nie możecie przykładowo zacząć od takich stworków. Czekajcie, tu chcesz ktoś te PvP później sobie z nim zawalczymy, na razie nie jest, mamy tą legendę, jest wszystko w porządku, ten ekwipunek wygląda fajnie, ale powiem szczerze, nie jesteśmy jeszcze tutaj w pełni, można powiedzieć, na 100% mocni, bo trochę mam mało obrażeń, tak powinniśmy mieć powyżej 1000. Kurde, zapomniałem, że jeszcze nie mam teleportu zrobionego do Nidhal, będę musiał do Nidhal, do Tuzmer teleporty zrobić, do Tuzal jeszcze się przyda, chociaż na razie gdzieś tam nie zamierzam tak daleko się oddalać. Nie mam czasu teraz, człowieku. Nie mam czasu, nagrywam, a tutaj mi PvP robisz. Będę miał setny level, już mam taki mieczyk przygotowany na setny level, że uhuhu, będą tak padali. I będą po prostu, będą padali i będą się śmiali, że tak łatwo padli ode mnie. Dobra. Dobra, fajnie. Fajnie będą, ale naprawdę, mam taki mieczyk przygotowany, jeszcze jest on ulepszony, że normalnie pewnie już ktoś się domyślacie powoli, jaki to jest mieczyk na setny level, ale jeszcze będę do końca zdradzał, sami się domyślcie. Jest naprawdę kosa. Powiem szczerze, tak patrzyłem ogólnie dla Paladyna, no to Paladyn jest ogólnie fajną profesją, naprawdę jest bardzo fajną profesją, tylko że jest, kurczę, straszny problem z tą bronią dla Paladyna, bo te bronie albo są takie, wiecie, że są te bronie, przykładowo raz na co 20 poziomów jest jakaś broń, albo co na przykład co 15, tylko że to są takie bronie, że wiecie, są one strasznie drogie, jeśli to są heroiki, bo są takie, wiecie, ewenementy, albo po prostu są unikaty jakieś za punkty honoru, albo takie, wiecie, unikaty słabe, albo są też dużo heroików, tylko że te heroiki przykładowo są od ognia. To też właśnie są takie minusy, a naprawdę palem od ognia, no to średnio się, naprawdę średnio się gra. Tutaj na tym nowym silniku i ogólnie jak tak na razie pala poznałem, mówię, nie jestem na razie takim specem od pala, że tutaj będę się wypowiadał jako tropiciel albo łowcy, ale naprawdę paladyn to zimnym jest ok, z ogniem nie jest ok, naprawdę, bo ma ten gorące, ma tego błyska, ale to wiecie, to ten, oni też mają absorpcję. Ci magowie albo tropiciel mag ma absorpcję i ten atak właśnie strasznie obniżony. Do tego nie, po prostu bijecie po jednej turze, a jak macie zimno, no to często się zdarza, że wejdzie jakieś zamrożenie, jakieś 2-3 ataki i właśnie to jest cały plus tego. No, dzisiaj się przekonałem, nawet jak widzieliście tutaj, przepchnąłem się z torbę, kupiłem nawet sobie broń dwuręczną, żeby po prostu zobaczyć, jak to wygląda. Zrobiłem sobie też umiejętności, takie od obezwładniający cios, zrobiłem sobie tam również błyskawiczny cios, tam dodałem w ogłuszenie, tam w specbroń dwuręcznej takie umiejętności solidne zrobiłem. No i brałem do PvP z ludźmi i to też takie było, że po jeden cios waliłem, a jak ten krytyk przykładowo, wiecie, był 3,5 tysiąca, to ktoś dostał przykładowo 1200-1300 i to niby wydaje się dużo, ale to tak on walił mi po 2 ciosy, mag to z magiem to już w ogóle tragicznie się walczyło. On na razie z tego pala jestem tak silnie zadowolony, ale to nie jest też wiadomo poziom, który chcę osiągnąć docelowo. To jest na razie taki przejściowy kwipunek. Z tą legendą zobaczę po prostu, co jeszcze będę robił. Ona na pewno nie będzie gdzieś tam zostawiona
w depozycie, w razie czego zawsze można ją sprzedać, odzyskać kasę, bo można powiedzieć, że za grosze ją kupiłem. No i ponosić, sprzedać za tyle się kupiło, może nawet się jeszcze troszeczkę na niej zarobi, więc jest w porządku. To misję zaczniemy sobie u tego gościa. Nie wiem, tutaj to dokładnie tej jeszcze chyba tego questa u niego nigdy nie robiłem. Tutaj mogę ci jakś pomóc. Co tu gadać, ziomek? Chyba nie, proszę cię, nie rób mi tego. Mam nadzieję, że ty masz do mnie questa, a nie jakiś tutaj będziesz się bawił. Dobra, zaczęliśmy tego questa, to z tymi koredami. Czekajcie, co on mi tutaj dał jak za questa, ten idiota? Czy ja dobrze to wybrałem, tego questa, bo... Cześć, zobaczcie, czy ja dobry ten... Dobra, myślimy, co tutaj mamy, rozwijam to właściwie porównanie do wzorca magazynu. Kurczę, boję się, że tego questa, co ja chciałem zacząć, to nie będę mógł zacząć, bo szkolenia jakieś będą się głupie przejść. Ale zaraz zobaczymy, może tego questa zrobimy. Czekajcie, do wzorca magazynu. Dobra, czekajcie, musimy jakieś mualko kupić. A ty na jaką masz dla mnie misję, ziomek? Nie chcę jakichś głupich dla ciebie szukać. Jakichś tam beczek. Dobra, zobaczymy tego questa. Może zrobimy tego questa i będziemy mogli zrobić tego, co ja chciałem. A jeśli nie, no to po prostu pokażę wam to ekspowisko. Bo to był taki quest, który chciałem po prostu dzisiaj dla was nagrać, związany z ekspowiskiem, z koredami. Chciałem sobie troszeczkę na tych koredach poekspić i przy okazji zrobić questa, no ale jak niestety się nie uda tego zrobić, bo tam trzeba przejść jakieś szkolenie w akademii, no to niestety tego nie zrobimy. Czekajcie, musimy poszukać teraz karczmy pod złamanym dukatem. I my musimy kupić temu gościowi alkohol. To jest chyba ten gość, tak? Dobra, bierzemy te trzy winka. Przelewamy winka, damy te winka, niech się chłopaczek napije, bo w tym magazynie siedzi, nawet nie ma czasu kiedy wyjść. Dołącz się do oficjalnego wydarzenia Margonem Camp 2. Ciekawe, bardzo ciekawe. Dobra. Tam beczka jest. Widzicie, chyba tą beczkę tutaj kiedyś, jakąś taką beczkę widziałem. Kurczę, gdzie ta taka beczka jest?
Jest dobra beczka. Dobra, idziemy do dozorcy. Tu gdzie te beczki są inne niż te tutaj. Te jakieś takie stare są te beczki. Śmieszne trochę, ale... Wracamy do dozorcy magazynu. Co teraz? Dobra, takie naczynie. Dobra, dzięki za informację. Kup pustą i przelej nią wyborne wino. A teraz idziemy kupić karafkę. Kupimy ją u Hektora w Gildii Kupców Nidhal. Zaraz się tam udamy. No i później zobaczymy, czy możemy wykonać tego questa na te koboldy. A jeśli nie, no to jeśli ten quest nie przekonał go i trzeba zrobić jednak tego w Akademii Wojskowej, no to po prostu pójdziemy sobie tak poekspić na koredach i wbić ten 87 poziom. Więc filmik troszeczkę będzie dłuższy, ale to mam nadzieję, że wam się będzie podobało. A dobra, Hektor jest tutaj. Mamy Hektora, tak, to jest Hektor. Dobra, kupić u ciebie. Jest, kupujemy. Kup pustą przelewnią wyborne wino. No te questy takie fajne są, jak czytacie te dialogi, wczuwacie się w tego questa, takie urozmaicanie od zwykłej gry i zekspienia tego takiego ciągłej pogoni szczurów, że tak powiem. Dobra, wiecie co, pozwólcie, że się przelogujemy szybciutko, bo zaraz się Adariel pojawi za 40 sekund. Ubijemy sobie Adariel i będziemy dalej. Skończymy tego questa i pójdziemy sobie na koboldy na spokojnie. Pokażę wam przy okazji walkę z Adariel, jak wygląda. Jest ona bardzo prosta i kończy się szybkim zwycięstwem z mojej strony. Nawet bez błogosławieństwa, bez niczego sobie ją pokonuje, tą Adariel. Tutaj ktoś mnie się pytał, która zbroja jest lepsza. Bo słyszałem informację, raczej tak ktoś mnie pisał, że ta z mnicha jest lepsza. Wiesz co, ja sobie tą zbroję z mnicha ja nosiłem, wiesz, jeszcze to miałem taką zbroję, tą zbroję miałem, ale zmieniłem sobie na tą zbroję, bo słyszałem po prostu opinię, że widzisz, ona dodaje 32 uniku, do tego dużo daje SA i to jest bardzo dobre w walce z PvP, z przeciwnikami. Tutaj wiesz, tą Adariel to ci pokażę, jak walka wygląda. Ja mam umiejętności pod nią też specjalne zrobione, więc jak będziecie chcieli, to mogę po prostu nagrać taki film opis elity drugiej, jaką jest Adariel. I przy okazji pokażę wam umiejętności, które mam zrobione, dzięki czemu po prostu sobie widzicie, że na lajdzie z tą elitką drugą walczę. Tutaj widzicie moje życie, dużo tego życia mam bardzo, więc jest w porządku. Dobra, przelogujmy się już na naszego palka. No i skończmy tego questa do końca, później wbijmy ten 87 poziom, jeszcze przy okazji na pewno Adariel, chociaż sobie zaraz ubijemy, to będzie dzisiaj na tyle. No tak, mam nadzieję, że do tego końca tygodnia ten 90 poziom wpadnie, później założymy sobie taki mieczyk na 90, on jest na unikatowy, później na setny heroiczny, zbroję, raczej tarczę na 90 też kupię sobie za punkty honoru, taką ulepszoną. Czy tam unikatową ona jest. I później na setny sobie kupię czerwoną ochronę, tę zbroję, raczej tą tarczę heroiczną z Miłka. Więc będzie ok. Dobra, czekajcie. A nie, chyba z tym dozorcą miałem. Czekajcie, czy z nim. A nie, jednak z tym głupim dozorcą jego. Dobrze, że te winka 3 kupiliśmy, bo tak to byśmy musieli latać. To załatwiliśmy to za jednym zamachem. Czekajcie, gdzie jak to przelać teraz tą tom? Coś innego dostałem tutaj? A może doczekać się do tej beczki, może trzeba podejść. Może do tej beczki musimy podejść. I z tej beczki tego wina nalać. Zobaczmy. Jest tak jak myślałem. W tych questach też trzeba trochę pomyśleć, a nie to wiecie, że idziecie na pałę i szukacie nie wiadomo co się zastanawiacie. Mamy tą karafkę z winem, teraz zanieść karafkę z winem do dozorcy.
To już będzie karafka wypełniona po brzegi najlepszym winem, jaki wazir Hen Mefla posiada w swoim magazynie. Dobra, dobra, dzięki, do zobaczenia. Teraz musimy udać się i poinformować go o tej degustacji. Zobaczymy, ile tego expa nam wleci. To jest chyba quest na jakiś niższy poziom, więc tego expa nie będzie pewnie dużo. Wino Mefla to wino Mefla, ci co będą się truć, jakieś plotki rozsiewać. No dzięki ci bardzo, że poświęciłeś swój cenny czas. Przyjmij teraz zapłatę i życzę mi powodzenia, powodzenia. Tam dałej na... No widzicie, że dał jakieś tam, jakąś tam nagrodę. Dobra, wiecie co, tu chyba trzeba jednak skończyć te doświadczenia, czy tego questa w tej akademii. A ten quest w akademii jest na 50 poziom, nie chcę mi się go teraz troszeczkę robić, bo go się gdzieś robi znowu z 20 minut. Czas pół godziny, a nie chcę was tym zanudzać tymi questami. Jak będą jakieś fajne questy, to napiszcie, to wykonam dla was solucję taką, taką wideo. Po prostu zobaczmy, czy ktoś na tych koboldach w ogóle teraz będzie, bo tam też dużo ludzi chodzi, wybija. No ale widzę, że jest czysto. Niech tak czysto pozostanie tutaj na tych koboldach. Szkoda, że te grafiki zmieniali tych koboldów, bo kiedyś te koboldy miały naprawdę fajne grafiki. To były takie niebieskie, raczej takie zielone grafiki. I tutaj też jest dość sporo, są takie grupki, widzicie, po 3. No ale tutaj na tych koboldach powinno, widzicie, że easy się XP. Tutaj nawet na nich na 80 level się przychodzi i się je zabije, nawet może na 75, to zależy po prostu, jak ktoś tam ma ekwipunek. Ja tutaj na swoim poziomie, no to na wielkim ludzie byłbym przyjść po prostu mieć, nie wiem, z 20% życia i tutaj bym level wbił cały. One może tam 3, to mi może 1% zabiorą. I dlatego paladyn naprawdę te expa z bronią jednoręczną, z tym zimnym ustawionym mistrzostwem walk z błyskawicznym ciosem. Bardzo fajnie się expi, pokażę jak to wygląda. Zobaczcie, tutaj zdrowia sprytu, mam mistrzostwo walki, edytuj. Mam błyskawiczny atak i tutaj mam powtarzaj. I to po prostu dzięki temu, jeśli macie energię w walce, to po prostu on ciągle wali z tego błyskawicznego ataku, dzięki czemu nie musicie atakować na walce turowej, żeby te jakieś te umiejętności specjalne były w walce zawarte. Bierzecie sobie te mistrzostwo walk, nawet jeden punkt, dodajecie ten błyskawiczny atak i cały czas wam wali ten błysk, dzięki czemu oszczędzacie po prostu swój czas. No tutaj na tych korytach w miarę szybko idzie. Ja jeszcze tutaj na tych korytach, powiem wam szczerze, że pamiętam, jak expiłem inną postacią, to jeszcze naprawdę są naprawdę odległe czasy. Jak jeszcze chodziłem na piłkę nożną, kiedyś w piłkę nożną też dość długo grałem, a było to, jak miałem, nie wiem, może 11 czy tam 12 lat, więc już naprawdę kawał czasu, no ale pamiętam to jeszcze, dlatego moja pamięć jest dość dobra. To jest niewątpliwie moim atutem. Że pamiętam takie różne momenty, takie wiecie, sceny, jakby takie zdjęcia, że wiecie, macie swoją pamięć i coś na przykład tam z dzieciństwa, czy z jakichś tam młodszych lat coś się działo takiego, co wam po prostu zostało w głowie i macie przykładowo jakieś takie zdjęcie, że to na przykład coś robiliście, albo jakieś tam akurat wydarzenie było związane z tym, że nie wiem, gdzieś tam spotkaliście się z kolegą, czy po prostu gdzieś tam z kolegą razem graliście, ekspiliście lub tam bawiliście się przy grze. Coś takiego z tym związane, nie wiem, czy dobrze wam to wytłumaczyłem, ale ja akurat coś takiego mam z tym związane, bo pamiętam wtedy z treningu wróciłem i było tak bardzo ciepło, to było tak, nie wiem, może godzina 18, wróciłem z treningu, godzina 18, chyba 19, poekspiłem chyba, nie wiem, z pół godziny, czy nawet nie pół godziny, że może 30-40 minut, a później poszedłem jeszcze na boisko grać znowu. Tylko że na takie boisko, wiecie, z kolegami, coś takiego związane. Jak wtedy się orliki budowały, bo kiedyś jeszcze tych orlików tak nie było, teraz jest już tak naprawdę każde większe miasto ma takiego orlika. Taka moda była na budowanie tych orlików, bo dużo miast dostawało dotacje z Unii Europejskiej, dzięki czemu te orliki, te boiska praktycznie wychodziły za minimalny wkład, tam może, nie wiem, 10-20% wkładali, albo czasami w ogóle były za darmo, więc dużo po prostu miast chciało mieć takiego orlika. Zobaczcie, że ja z tymi koledami jak walczę, że one mi tak naprawdę w walce nic nie zabierają, no może widzicie 0 obrażeń, 99, a ja im walę właśnie po 3-4 ataki, czasami się zdarza po 11, to jest właśnie zasługa dużego pancerza, który niesie ze sobą po prostu używanie również tarczy.
Jak również dobrego ekwipunku. No to jest taki dość dobry ekwipunek naprawdę. Tutaj jeszcze można na szyjnik na 8-3 można było sobie założyć ten amulet opętanego paladyna. Ten naszyjnik jest naprawdę bardzo dobry. No ale ja może na razie nie będę jakoś tak mega inwestował w tego paladyna, bo i tak też widziałem komentarze, że pisaliście mi, żebym nie inwestował kasy w jakieś heroiki, nie wiadomo jakie rzeczy, bo i tak jak to nie jest poziom docelowy, no to po prostu to się tylko zmarnuje. Więc tak po prostu sobie expie, wiecie, żeby też nie być, że chodzić i przemykać, wiecie, jakimiś tam za łukami, żeby po prostu się z nikim nie spotkać, z nikim nie robić PvP, bo mam jakieś same unikaty i wiem, że nawet z jakimś najgorszym wyrostkiem padnę. Tylko żeby mieć takie, wiecie, ekwipunek nieprzesadzony, ale też taki, żeby po prostu grać sobie swobodnie i nie uciekać na przykład na grupce trzech, albo jak kogoś widzicie, no to nie od razu nie teleportować się przykładowo na kwiatki, bo też taka jest gra trochę bez sensu, że się po prostu męczycie grając. Tutaj w koboldach, no to tak widzicie też, jeśli chodzi o zarobek w porównaniu do RM-u, to szału w ogóle żadnego nie ma. Tutaj to jest takie ekspowisko z tymi koboldami, można powiedzieć, zastępcze. Jeśli już nie naprawdę nie ma gdzie pójść, no to na tym, w okolicach tego 70-90 poziomu, na tych takich widełkach 70-90, no może nawet 95, jak na impy są zajęte, możecie sobie przyjść poekspić. No exp leci dość szybko, to wydaje mi się, że zdążymy jeszcze przed respem Adariel, tutaj wam włączę Adariel, za ile się pojawi minutnik, wam przesunąłem. Powinniśmy ten level 87 dobić, więc nie jest jeszcze tak najgorzej. No ale z tym, jak też widzicie, że szału nie ma, zobaczymy, czy po prostu jak te wszystkie stworki wybijemy, czy te, które były na górze, już się z respią, żebyśmy też nie musieli czekać. Zobaczymy, ja nie pamiętam chyba, że to się tak czekało na te stworki, ale no zobaczymy, bo one też respa, to nie wiem ile moje mogą mieć z 8-10 minut, nie są ani elity, ani nic tam, może są poszczególne elity. Tam była jedna, tu była jedna elita, tu może była jedna elita i tam na piętrze wcześniejszym była jedna. Nie wiem, czy to jakieś unikaty, chyba jakiś unikat wypada właśnie taki hełm Korreda, tylko że on jest unikatowy, no ale też nie robię jakiegoś szału. Porównać sobie ten na przykład ten item do tego itemu, do tego. Wiadomo, że to jest zwykłe, ale zobaczcie, że to jest item, który w ogóle dodaje tylko pancerz. No to ja nie wiem w ogóle, co to jest za przedmiot. Dodaje tylko pancerz, bez żadnych jakichś poszczególnych itemów dodatkowych. Jeszcze jest na 91 poziom, pomyślcie sobie, na przedmiot na 91 poziom, hełm, i dodaje tylko pancerz. To w ogóle nie trzyma się kupy. No widać, się nie zrespiły te stworki, nie wiem ile one mają respa tutaj dokładnie. No ale widzicie, to jest takie trochę tak spowisko takie zastępcze. Raczej tutaj takiego szału nie ma, już na takim poziomie to na pewno. Macie taki, nie wiem, może niższy poziom, ciężko wam jakieś ekspowisko znaleźć, no to możecie tutaj sobie przyjść. Ale jakoś szczególnie do ekspienia i grania na tym ekspowisku to jakoś nie zalecam. Dobra, wiecie co, nie wiem, czy tutaj zostać i po prostu poczekać, czy steleportować się na RM i na RM-ie dobić, chociaż jest teraz godzina 18.51 i na RM-ie o tej porze też jest troszeczkę osób. Może jeszcze sobie 30 sekund poczekam, aż się popojawiają te stworki. Nie mam tutaj przywołania aukcji na tej postaci, więc sobie nie zobaczymy aukcji. Dobra, wiecie co, Może po prostu się przeteleportujmy na RM i dobijmy ten level dość szybciej. Widzicie, na tych koboldach, no to troszeczkę jest lipa, może jak expicie na walce turowej z tymi koredami, no to może tak nie będziecie musieli czekać, ale jak widzicie, jak tak przeleciałem na szybkiej walce ze wszystkimi, no to musiałem, trzeba było tam poczekać na respa. Też nie chcę się troszeczkę czekać, bo wolę sobie pójść polotać z wojów albo zarobić na tych przedmiotach, które wypadają. To jest, powiem szczerze, niby wydaje się, że te przedmioty są dość rzadkie, ale ja tutaj ekspiąc, to naprawdę jeszcze ja też dość sporo ekspię na tej przeglądarce Margonem, a raczej na tej aplikacji Margonem Mini. No jakiś czas temu już ja wcześniej czekałem troszeczkę na nią, bo ona była na początku, kurde, jeszcze na RM-ie jest wybite, chyba lepiej trzeba było tam dostać. Bo też właśnie jest taka pora 19, to są najgorsze godziny, jeśli chodzi o granie, ekspienie. Wiadomo, jest wtedy najwięcej osób. No może się na niedźwiedziołaki, nie wiem, tego gościa nie lubię, bo to taki pieron jest. Taki pieronek. Jakoś tam przemkniemy, jak jest wszystko. Dobra, to wszystko powybijał. Kurde, ma 93 poziom, mam ten mieczek jeszcze, jak miałem na 90. Ten mieczek unikatowy sobie ulepszę, mam takie już, dużo mam takich zwojów właśnie ulepszających.
ulepszy sobie ten mieczyk plus 7% i wtedy będzie ładnie kosił do tego setnego, później na setnym sobie zmienię na tych hero i będzie już zupełnie pięknie. O dobra, tutaj coś jeszcze jest niepowybijane, sobie to powybijamy. Będziemy musieli się bić o tego expa. Już 5% to dobijemy na luzie. Śmierć magazyniera. No tak, tak podejrzewam, że na tym remie to nie wiem, który level będę expił. Później może na impy pójdziemy. Jakoś się to potoczy, zobaczę może jakieś nowe ekspowisko, o którym nie wiem. Przez ten czas, kiedy nie grałem, dodali. To sobie też zobaczymy. Dobra, mamy jeszcze tam 3% po tej walce. Teraz taki psikus. 4%, czy nie, 3%. Patrzcie, zginął. No to właśnie od tego gościa znam, ja to tak mówiłem. Nie, on na pewno nie wybijał, tutaj gdzieś przyszedł sobie jakieś tam, nie wiem, pozabijać tam jakieś tygrysy śnieżne, tam jakieś może strażników. Andarum, o, to może czekajcie z nim. Czekajcie, napiszę mu, że 2%. To jest mój znajomy, ale na razie nie chcę z nim sobie walczyć. Zależy, żeby te 2% dobić. Ja zostawimy mu expo później, a wezmę się za montowanie filmu. Żeby ten film wam jeszcze wrzucić, może zobaczymy, na ile płacisz. Ahaha, śmieszne. Ja ile płacisz od heroiki legendy, jeszcze komuś będę płacił, żeby ekspowisko odstąpił. To już w ogóle by było... O, zobaczcie tego, ten jeszcze ktoś zginął. Już tak sobie widzicie. Jednak nie tak prosto na tym RM-ie się XP. No tutaj widzicie, trochę grupka mi trochę więcej zabrała. Ale jeśli chodzi o na razie grę paladynem, no to jeśli chodzi na plus, to na pewno XP nie, bo się fajnie XP. Widzę, że ktoś Herosa znalazł. To nie jeszcze Heros na mój poziom. Dobra, jeszcze jedna grupka i powinien być spokój już. Albo nie, najwyżej na tych strażnikach podobijamy, albo na tych tygryskach, jak tu widzę, wszystko podbijane. Jeszcze sobie tutaj zobaczymy, może jakaś grupa się zrespiła. Nie ma tak dobrze. Nie mam. No właśnie, też trzeba będzie wymieniać później następny level. Następny level sobie rzeczy z kochanki, ale też te itemy są bardzo drogie. Nie wiem jeszcze, jak to będzie, czy będę kupował to po prostu. Czekaj, zaraz chwilę, nie, na 6 to nie mam. Czekajcie, na 8-3 mu to może zbroję, że proponuję. Mam na 8-3 zbroję. Zbrojkę. Czekajcie, może czekaj, chodź. Nie, to nie ma, nie chcę go całować. Chodź tutaj w gierpę. Chodź tutaj może stworki. O! Będziemy sobie takie wybijać grupki trzyosobowe. Tak. Chodź stary. Chodź na grupki. Dobra, wbiliśmy 87 poziom. To wam pokażę troszeczkę, jak się ekspi na tych niedźwiedzich gołakach. Może pójdziemy tutaj na taką wielką grupę zaraz. Nie wiem, czy wygramy. Dobra, chodź tutaj stary. Dobra, wbijemy tę mocną grupę. Zobaczymy, jak pójdzie. Ta grupa jest naprawdę mocna. O, ale ma ściankę. Nieźle. Tutaj na magiem to naprawdę na ściance się mega fajnie ekspi. Ze ścianką. Tutaj ze ścianką to z nim można przyjść. Tutaj mu powiem szczerze, poekspić dość długo. Znaczy dość sporo można poekspić. Dobra, tutaj można zostawić sobie tak, tylko żeby on tam ściankę walił. I się z nim super będzie ekspiło. Tylko on... Czekajcie, zapiszemy się, ile dasz. Zobaczymy, ile na tą zbrojkę by nam zaoferował. I tak na 113 poziomie chcę zmienić na tą zbrojkę z bacy. Ona jest tak, taka średnia ta zbrojka. 400 MDA. No, to powiem szczerze, że tak nie chcę, nie daje tak strasznie mało. Dobra, za 480 się. No, za 480 się dogadamy.
tylko nie chcę teraz je sprzedawać, kurczę. Jakoś też mamy się nagadać. Dobra. O, patrz, tu też na szybkie można cisnąć. Z tymi niedźwiedziami. No, ten 20%. On też mi właśnie dużo nie zabierają, bo też mam dużo pancerza. Dość fajnie, wiecie, 5% już mamy. Nie, tutaj można przyjść po XP z kimś. Też nagram na pewno film, jak tutaj sam XP, bo to też jest takie dość przyszłościowe ekspowisko. Dobra, Adalię mam za chwilę. Wiecie co, za chwilę mam Adariel, tutaj dokładnie widzicie za 10 sekund. Zabijemy sobie tą Adariel i to będzie koniec filmu, nie chcę tutaj tych wszystkich, tych samych miśków przejść, chociaż już na pewno kiedyś filmik o tych miśkach nagrywałem. No to jeszcze, żeby w następnych filmach po prostu jakiś na pewno jeszcze jeden film o tym całym ekspowisku zrobić. Ja mogę pisać mniej więcej jak tutaj Shakespeare, jak tutaj w ogóle nie leci. To też jest jedno z takich kluczowych ekspowisk, jeśli chodzi o granice setnego poziomu. Dobra, mamy tutaj już Adariel. Gdzie żeby chwyciło nas. Tutaj już dochodzimy do końca, tu też są takie fajne grupy, to jest taka czteroosobowa. Dobra, stawimy sobie na szybkiej. Dobra, kończymy. Bo jeszcze ktoś nam się zaloguje. A Daria zabije. Dobra, nikt nie zabije Adaria, na szczęście. Tutaj też ogólnie była konkurencja na tej Adarii, powiem szczerze. Ale też trochę osób wykosiłem stąd. Też 4 legi, więc samo za siebie mówię, jeszcze mam dość fajne umiejętności zrobione. Ale też tutaj niektórzy, taki co mnie nawet, wiecie, że mieli w ogóle same legendy oprócz zbroi, mieli 5 legend, jeszcze z naszym nickiem. I to takie legendy, wiecie, naprawdę takie OP, typu tutaj, czyli 40% mam. Coś mi tutaj trochę przycisnęła ta Daria w tej walce. Typu takie, wiecie, naszej ze SK, typu rękawice z Atalii, typu tutaj naszej, raczej tutaj hełmik z Braciszka, typu buty z Ogra, typu, no, typu tutaj ten pierścień jest ok akurat, no niektórzy mieli z Vorundiela, ale chyba wolałbym ten pierścień z Vorundiela. Potem z Vorundiela ma krytyczną i on na 144 jest, a to spojrzenie smoka jest naprawdę ok, dużo życia daje, no może ten bonus ochrona żywiołów, chociaż naprawdę na Dariel ochrona żywiołów i ogólnie nabicie tutaj tej elity jest w porządku, ten bonus przydaje się w walce, też czasami się z magami przydaje, chociaż magów rzadko spotykam, no, największą ilością po prostu profesji, ilością osób to są tropiciele, z którymi walczę. Dobra. Dzisiaj to by było chyba koniec tego filmu, bardzo dziękuję wam za obejrzenie, mam nadzieję, że wam się podobało, że miło spędziliście tutaj ze mną czas. Kurde, sorry, była Daria, a normalnie się akurat zalogował. Dobra, w porządku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, na razie, do kolejnych filmów, hej.